Dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński w rozmowie z Przeglądem Sportowym został zapytany o letnie nabytki stołecznego klubu. I oczywiście pokażemy Wam w całości, co powiedział, ale najpierw zasubskrybujcie kanał, aby najpierw otrzymywać wszystkie aktualności z Legii Warsowi. W trakcie letniego okna transferowego Legia Warszawa poczyniła kilka ciekawych ruchów transferowych. Z zawodników znanych z rodzimych boisk pozyskała Marca Guala, Patryka Kuna oraz Steve'a Capuadiego, a więc kolejno króla strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy w barwach Jagiellonii Białystok, wahadłowego mistrzowskiego Rakowa Częstochowa oraz środkowego obrońcę Wisły Płock, która spadła. Dwóch następnych stoperów ściągnęła z zagranicy. Jej szeregi zasilili Marko Bercz oraz Radovan Pankow. Do środka pola pozyskano Juergena Elitima, a do tego do Warszawy zawitał jeszcze Gil Diaz. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Jacek Zieliński został poproszony o ocenę tych transferów. Tego zrobić na razie nie chciał, natomiast wypowiedział się na temat wymienionych wyżej graczy. Uparłem się na sprowadzenie Steve'a Capuadiego, bo byłem przekonany, że w tym środowisku i pod opieką tych trenerów zrobi postęp. Zaskoczył mnie tym, że zrobił go szybciej, niż się spodziewałem. Mark Gual strzelał gole w Jagiellonii, będzie strzelał i u nas. Potrzebuje więcej czasu na adaptację, znakomicie spisywał się w letnich sparingach i latem w pucharach. Potem dopadł go kryzys, ale przeciwko Alkmaar zagrał dobre spotkanie. Kwestią czasu jest, że zacznie dawać tyle, na ile liczymy. On też nigdy nie grał z taką częstotliwością i nie był w takim reżimie treningowym, przyznał dyrektor sportowy Legii. Radovan Pankow też potrzebował czasu, w Chorwacji nie gra się tak intensywnie jak tutaj. Wiedziałem, że w którymś momencie przyklęknie, z powodów fizycznych. Ale już wstał. Spodziewałem się, że początek Chile Diasa czy Marco Burcha będzie bez szału. Przyszli już po awansie do fazy grupowej, bo potrzebowaliśmy zmiennika na wahadle i szóstego stopera, dodał Zieliński. Ale kibic Legii, co sądzisz o słowach Jacka Zielińskiego? Zostawcie swoją opinię w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie.